wszystkim. Jest to kolejny wspaniały dzień. Bardzo, bardzo gorący. Także trochę też męczący, no ale nie można zawsze narzekać. Więc bardzo cieszymy się, że jest słońce, że nie pada deszcz. To też gdzieś tam powoduje, że ludzie chętniej pokazują zęby. Dzisiaj chciałem trochę powiedzieć o zmianach. Już nieraz o tym mówiłem, że pracujemy w sprzedaży, gdzie zmiany są dynamiczne. No jedyną stałą rzeczą w handlu są zmiany. Więc jakby cały czas one przenikają naszą pracę, przenikają naszą taką codzienność. No i gdzieś tam nie jesteśmy w stanie ich uniknąć. Jakby te zmiany w różną stronę idą. Często summa summarum okazują się dobre, ale też zdarza się, że odbieramy je bardzo negatywnie. Że nastawiamy się, że zmiany jakby są jakby nam na złość, że one krzyżują nam plany, utrudniają pracę. No, często skupiamy się na tych negatywnych aspektach tych zmian. Tych rzeczy, na które często nie mamy wpływu, bo to jest coś odgórnego, co nie wiem, firma zarządzi, coś odgórnego, bo zmienia się prawo, coś odgórnego, bo zmieniają się jakieś przepisy. I tak naprawdę jakby nie ma znaczenia, czy będziesz się tym przejmował, czy nie będziesz, czy jest to dobre, czy jest to złe. No po prostu trzeba działać. I ostatnio bardzo fajną rzecz mi powiedział znajomy. Powiedział: Michał, bądź siłą zmian, a nie ofiarą zmian. I jakby z każdym dniem te zdanie nabiera mocy we mnie. Jakby trochę o tym myślę i okazuje się, że no jest ważne, żeby zastosować się do tej rady. Ja jakby staram się myśleć o tym w ten sposób, że jestem siłą zmian, że skoro one następują, to trzeba iść razem z nimi. Trzeba szukać jakby szans, a nie zagrożeń. Oczywiście nie zawsze to tak łatwo wychodzi. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Ale samo takie nastawienie, ten taki pierwszy impuls do tego, że jakby chcemy iść zgodnie z tymi zmianami. Że nie szukamy właśnie tych takich trudności, tylko zastanawiamy się, co możemy w danej sytuacji zrobić, powoduje, że no, dalej się uśmiechamy, dalej walczymy, dalej chcemy osiągać wysokie wyniki. A jeżeli jakby popłyniemy z tą negatywną myślą, jeżeli popłyniemy z tym negatywnym nastawieniem, no to będziemy ofiarami zmian. To wtedy będziemy czuli ten ciężar tego, że coś się zmienia, że było tak dobrze, a teraz już nie jest, że było łatwiej, że teraz może trzeba coś więcej zrobić, że teraz może coś częściej nie wychodzi. I jak zaczniemy w ten sposób myśleć, no to zacznie się gromadzić i gdzieś tam odkładać. No i ta przyjemność pracy, przyjemność życia staje się bardziej zakurzona, coraz trudniej z niej korzystać, coraz trudniej czerpać przyjemność z tych działań. Także zachęcam do przemyślenia tej kwestii. Zachęcam do tego, żebyś był siłą zmian, a nie ofiarą zmian. A na pewno będzie praca sprawiała więcej przyjemności. Także szukajmy szans, nie zagrożeń. Ten temat pojawia się już któryś raz, bo jest on bardzo ważny. Dlatego warto sobie to przypominać. Najlepiej każdego dnia, bo dość łatwo popłynąć z tymi negatywnymi myślami. Dlatego starajmy się skupiać na tym, co dobre. Starajmy się skupiać na szansach. A na pewno czym częściej będziemy sobie to wspominać, tym bardziej będziemy to sobie kodować w głowie i tym łatwiej będzie nam się pracować i tym więcej przyjemności z tego będziemy czerpać. A o to przecież chodzi. Tyle na dzisiaj. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. Hej!